Proszę Państwa, kontynuujemy posiedzenie. Głosujemy wniosek o porządek obrad. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki do góry. Przyjęcie porządku obrad. Panie przewodniczący, tego nie słychać, co pan mówi do panie nas. Panie przewodniczący, proszę zrobić możliwość, żeby spokojnie. Panie przewodniczący, policzyć. Nie udzieliłem panu głosu, proszę nie przeszkadzać. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę. To nie jak ktoś nie chce głosować, to panie nie jest tak. Głosujemy. Panie przewodniczący, nie słychać pańskiego proszę wniosku. Policzyć. Ale nie możemy. Panie... Panie przewodniczący, ile... nie określił pan, ile ta proszę przerwa będzie trwała. Ile głosów ludzie nie wrócili jest za na przyjęcie salę. Porządku obrad głosują członkowie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Proszę członkowie sekretariatu komisji, ile osób głosuje za? Panie przewodniczący, ile głosów głosuje za? Dzisiejszej komisji. Proszę podać. Proszę się tam nie drzeć. Proszę podać, ile. Panie Danielu, ile głosów? Podstawa prawna tej komisji. Ile głosów głosuje za? Kto jest przeciw? 12 za. Kto jest przeciw? Nie ma tej komisji. Kto jest przeciw? Nie weźmy udziału w głosowaniu. Nie widzę, nikt nie jest przeciw. Kto się wstrzymał? Nikt się nie wstrzymał, porządek jest przegłosowany. Był wniosek o przerwę do 11 stycznia. Panie przewodniczący, głosujemy wniosek, kto z państwa jest za przerwą do 11 stycznia. Wniosek zgłoszony formalny przez pana wiceprzewodniczącego, pana Kropiwnickiego. Kto z państwa jest za tym wnioskiem o przerwę, proszę podnieść rękę. Proszę podnieść rękę, kto jest o przerwę. Panie przewodniczący, nie możemy głosować na posiedzeniu niezgodnie. Nawet pan Kropiwnicki nie jest. Kto jest przeciw? Panie przewodniczący, podnosiłem rękę za. Proszę, aby umożliwić normalne posiedzenie komisji. Zaraz posłuchuję to, proszę pana. Żeby był warunki do liczenia głosów. Ile jest przeciw przerwie? Był wniosek dalej idący. Chyba od tego trzeba zacząć głosowanie. 12 głosów jest za. Panie przewodniczący, cała Polska patrzy, jak pan bandytersko prowadzi tą komisję. Przeciw 14. Za przerwą był jeden tylko głos pana Kropiwnickiego. Przeciw. Panie przewodniczący. 14. Kto się wstrzymał? Nie ma posiedzenia tej komisji. Kto się wstrzymał? Nikt z członków komisji się nie wstrzymał. Panie ja mam wniosek formalny, panie przewodniczący. To zgodnie z artykułem 70. Ale to są nielegalne regulaminu głosowania. Sejmu. Panie przewodniczący, to są przepraszam, nielegalne nie udzieliłem głosowania. Panu głosu. Te głosowania zgodnie były z artykułem 70a, gdy jest zgłoszony wniosek o odrzucenie i wniosek o wysłuchanie publiczne, wniosek o odrzucenie jest dalej idącym. Głosujemy wniosek o odrzucenie tego projektu. Kto z państwa jest za odrzuceniem tego projektu? Dopuścić głosy za i głosy przeciw. Kto z państwa jest za odrzuceniem tego projektu? Ma pan wnioskodawców nie został jeszcze wysłuchany. Proszę mi tu nie przeszkadzać. Chodźcie. Ale panie przewodniczący, kto jest za? Chodźcie. No. Proszę o możliwość zabrania głosu przez wnioskodawców. Ale ten pan Daniel to... Wściekły wrzask. Proszę o możliwość zabrania głosu panie przez wnioskodawców. Państwo nie możecie sobie podnosić, ale nie teraz głosujemy. Panie sekretarzu, ile głosów jest za odrzuceniem? Ojej. No, 15 osób jest za. Kto jest? Panie przewodniczący, wnoszę o reakcję. 15 osób jest za odrzuceniem projektu. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw odrzuceniu? Panie przewodniczący, to są błędne wyniki. Przecież nie są widać, błędne. Ale było widać, że jest więcej osób jest za. Są właściwe. Przecież dokładnie było widać, że posłowie i PiS-u i Platformy głosowali za odrzuceniem. To na pewno jest więcej proszę niż 15. Pana, ale jest dobrze policzone, a to, że na pewno poseł nie jest dobrze policzone. Podnosił. Panie przewodniczący, jeden jest za. To kto się wstrzymał? Jest więcej głosów. Jedna osoba się wstrzymała. Stwierdzam, że ten projekt został odrzucony. Sprawa wyboru sprawozdawcy
komisji, czy ktoś z Państwa się zgłasza, żeby był sprawozdawcą? Pan poseł Milewski. Dziękuję bardzo. Zamykam posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziękuję bardzo. Przepraszam, a kto jest posłem sprawozdawcą? Nie było głosowania w sprawie wyboru posła sprawozdawcy. Nie było głosowania. Nie było głosowania w sprawie wyboru posła sprawozdawcy. Mamy inną kandydaturę.